ten SKIF organizował obozy letnie, gdzie tam trzeba było coś płacić, nie pamiętam tego jak było. Tam była pobudka, o, Władek ten Berner grał na trąbce i budził. I grał wieczorem, żeby się kłaść spać. No i to było, parę razy tam byłem i chyba w 36 czy 7 roku już były takie strasznie antysemickie nastroje. Był napad na ten obóz. Już nie pamiętam, jak to się skończyło, ale był napad, bo to było pod Kazimierzem, gdzieś żydowskie dzieci. W każdym razie nikomu się nic nie stało. Zabili tylko konia, który nam przywoził, nie wiem, mleko, czy ten chłop przywoził, czy coś. To zabili tego konia, a nam się nic nie stało. No i tak to było. To było bardzo fajne rzeczy. Ten Władek ma pełno zdjęć z tych obozów, bo on żył tym, bo on był wtedy młody chłopak, zrobił te zdjęcia i zabrał je do Australii i przetrwały wszystkie. On kiedyś mi tu przysłał, gdzieś tutaj mam to takie odbitki, jak to się na Xerox czy na czymś z tych zdjęć.